Serdecznie witamy wszystkich hodowców i tak jak obiecaliśmy, dzisiaj na lot w sobotę przyjechaliśmy tutaj do kolegi Manfreda Buli. Kolega Manfred Bula tutaj w oddziale 0259 lotuje wspólnie z kolegą, którego teraz pierwszy raz praktycznie mamy możliwość zobaczyć. Zobaczmy, to jest ten osobnik w czerwonym szorcie, t-shircie, Michał Latacz. Czeka tutaj, tutaj kibice inni jeszcze, zobaczmy, tutaj przyszło ich kilku, tutaj popatrzeć, ale my się tutaj zapytamy, Manfred jest teraz w Głębniku, to za chwilę z nim porozmawiamy też. Michał nam powie, jaki dzień lot mamy tutaj? Witam wszystkich, lot 320 km do Biegniew. Ty specjalnie przyjechałeś na ten lot z Niemiec, przyjeżdżałeś? Nie, co weekend jest. Co weekend jesteś, czyli normalnie jesteś, czyli masz być, że specjalnie na lot. Dobrze, ile gołębi daliście razem? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiesz właśnie, to on wie, za chwilę się dowiemy wszystko. Na zegarze, to musimy zobaczyć. Dobrze, tutaj popatrzmy gołębniki. Te już znamy, widzieliśmy je wiele razy. Manfred? On tu jest? Gdzie on poszedł? Się schował nam. No nic, za chwilkę będziemy go tutaj pytać, ile tych gołębi poszło. Zobaczmy, pogoda jest taka, powiedzmy, lekki wiaterek. Chmur nie widzimy. Widzieliśmy tutaj co chwilkę, kiedy tutaj siedzimy, co chwilę jakieś gołębie przelatują z innych oddziałów, które tutaj wypuszczały w tym samym czasie. Gołębie, one teraz przelatują. Te gołębie zostały wypuszczone o godzinie 5, chyba 15 dzisiaj. Z miejscowości Dobiegniew, to jest ponad 320 km. Już niedługo się powinny tutaj pojawiać. Mamy teraz godzinę troszeczkę po 9, także zobaczymy. Nie zdążyliśmy jeszcze zobaczyć kolegę, a kolegów Michała i Manfreda. To jest ten lotu? Michał, to jest wasz gołąb? Nie. A myśleliśmy, że tutaj wasze gołębie jakieś przychodzą. Nie, to ktoś inny. Nie, to zobaczmy. Powiedz Michał, ten, o której godzinie gołębie zostały wypuszczone dzisiaj? 5.20. 5.20, mówiłem 5.15. Pogoda jest taka jak jest, widzimy bardzo ciepło, już mamy godzinę 9.30. Jest prawie 30 stopni, o i się pojawił Manfred. Z Manfredem ostatnio rozmawialiśmy. Zadam Ci pytanie, czy tak samo były przygotowane, karmione, tak według tego, co mówiłeś ostatnio? Czyli dostały też ten słynny środek Eterol, który wywołał tyle kontrowersji, bo mieliśmy tutaj różne telefony. Weź pokaż jeszcze tutaj taki specjalnie wydruk zrobiliśmy jeszcze między innymi, bo... Byłem przygotowany do tematu. Nie byłeś przygotowany, wtedy były... Co, już są gołębie? Nie. Dobrze, to powiedz jeszcze, no papieros to jest, widzimy, sportowiec. Dzisiaj mecz jest wprawdzie, na, w trakcie meczu będziesz palił dużo pewnie. Dobra, powiedzmy o tym Eterolu, co to jest za środek? Zawiera wyselekcjonowane olejki cynamonowe, szałwiowe, anyszkowe oraz ziela angielskiego, które zwiększają kondycję gołębi. Pocztowych olejki eteryczne zawierają aktywne substancje roślinne, mające dobroczynny wpływ na zdrowie. W przeciwieństwie do standardowych leków prawie nigdy nie powodują skutków ubocznych. Dobrze. To, ten... to, że ten produkt jest wycofany przez firmę Wersellaga, to się zgadza. Tego, temu nie można zaprzeczyć, tylko wycofany został dlatego, że ten produkt po prostu było mało nabywców na to. Tu w Polsce, ale on u Hansa Hirna w Niemczech będzie kupić cały czas. Jak najbardziej. W sklepach na zachodzie jest dostępny, nie ma żadnego problemu. Zadzwonił między innymi do Hansa w tej sprawie. On od czasu, kiedy używa Eterol, miał 6 kontroli dopingowych. Dlatego tych wszystkich zaniepokojonych. Tak, to uspokajamy. Uspokoić. Dobrze. Tutaj powiedz, bo pytaliśmy Michała, on tego nie wiedział. Ile gołębi poszło na lot twoich? 71. A ile zostało? 6, 7, 8. One zostały z tego względu, że nie były przygotowane, nie były w formie, tak? Nie, tak jak mówiłem ostatnio, że kilka samczyków zostaje w domu z powodu tego, że regularnie te samiczki od nich są lepsze, szybsze i powoli trzeba po prostu wycofywać kilka samców, żeby po prostu czekały na partnerkę. Tutaj mieliśmy, kiedy 2 tygodnie temu u Ciebie byliśmy, być jeszcze jutro, bo mieliście mieć planowany jeszcze jeden lot jutro, tak? Ale nie będzie go. 700 została przesunięta o tydzień. O tydzień, czyli za tydzień będzie 700, gdzie mamy 320, 71 gołębi na locie, czekamy. Znaczy za tydzień będzie dubel też. Też dwa loty. Dzisiaj miał być dubel, ma być 580 i te 730. Za tydzień, dobrze. To jeszcze nie wiem, czy w sobotę, czy... Zobaczymy, będziemy teraz czekać, popatrzmy. Ciepło jest jak diabli, że tak powiem, gorąco wręcz. Tutaj nie masz takiego dużego wiatru. Ale jest przeciwny. Przeciwny, także czekam, którego... Czekam na cynka od kolegów z sąsiedniego oddziału. Puścili 20 minut wcześniej z tego samego kilometrażu. Jeszcze nie ma w tej chwili, już jest
lekko poniżej 70 na godzinę. Tak nie będzie dzisiaj. Tutaj w ogóle w Okręgu Opole południe, tutaj wszystkie loty są dzisiaj chyba w sobotę organizowane, nie? I tak. W większości my chcemy tutaj odwiedzić później po wizycie u kolegi Manfreda, odwiedzimy jeszcze kilku innych kolegów, wprawdzie już na lot nie zdążymy, ale sobie porozmawiamy z nim, jak przebiegają u nich loty, porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądało ten lot dzisiaj u nich, to będziemy wszystko tutaj wiedzieć, takie świeże informacje tutaj z Okręgu Opolskiego. Także zobaczmy, czekamy tutaj przed tymi gołębnikami na przylot gołębi. Zobaczmy w oczekiwaniu na gołębie, jak wygląda prawdziwa strefa kibica. Tutaj zobaczmy, ilu przyszło kibicować. Tutaj będzie o 15 jeszcze mecz Polska-Szwajcaria, tak? To będziemy też tak kibicować? Zobaczymy. Ale w międzyczasie popatrzmy. Michał tutaj ma taki garnek. W tym garku, co to jest za herbata, Michał? To dla gołębi? Tak, dla gołębi. To przygotowujesz ją teraz tak, na cały tydzień, czy jak? Nie, na dzisiaj. Na dzisiaj. Jak to robiłeś? No, zaparzyłeś, tak? Tak, tam. I co, one będą teraz miały ją w płonnikach? Tak. Zaraz po przylocie? Tak. To jest kolumbiny herbatka, tak? Tak. No to widzimy. O. Popatrzmy, strefa kibica, czekamy. Gorąco jest jak diabli. Jeszcze teraz dodatkowo pali słońce, jeszcze mocniej. Będzie ciężko. Czekaliśmy pierwszego gołębia, widzimy. Która godzina jest? 23, 10:23 jest pierwszy gołąb. Pierwszy gołąb, niestety kolejny papieros w ustach Manfreda. Co to za gołąb przyleciał? Dobry, ale to z czego to jest? Michał, powiedz, bo ten od niego się nie dowiemy. Naszej połowy. Nasza stara połowa. Czy to jest tego besta coś? Nie. Całkiem inna. I samiczka przyszła, tak? Tak. Samiczka z kierunku przyszła? Z kierunku widzimy, a wcześniejsze coś ciekawe, hodowcy nawet nie dzwonili z innych oddziałów, że jeszcze mają, nie? Co wcześniej, czy dzwonił ktoś? 20 minut wcześniej puszczali i nie mają jeszcze. Nie mają jeszcze. O, widzimy. Czyli mamy pierwszego gołębia. Gdzie zegar macie w środku? O, jest drugi. Ty go widzisz już? A, widzę też. No dobrze, są dwa nawet. Jeden tylko? To nie twoje, znaczy nie twoje. Zobaczmy, tak właśnie po przyleciu już pierwszego gołębia wygląda w dalszym ciągu strefa kibica. Zobaczmy, ile tu mamy osób czekających. Ci najbardziej zainteresowani przeszli tam, że tak powiem, na pozycje inne. Patrzą, czekają na kolejne ptaki. Wszyscy wypatrują z tego kierunku, z którego powinny te gołębie nadlecieć, czyli tutaj zza gołębnika. Pogoda jest już naprawdę, ja powiem, tragiczna, diabelska wręcz, bo jest bardzo ciepło, już chyba ponad 30 stopni będzie. I te gołębie właśnie z taką temperaturą muszą tam między innymi walczyć. O. Jak się spodziewasz, przyjdą za chwilę jakieś następne? Na pewno. No nie, będziemy czekać. To są takie... Im dłuższa przerwa, tym wcześniejszy konkurs. Im dłuższa przerwa, tym? Wcześniejszy konkurs na ten gołąb. Dobrze. Tutaj drugiego gołębia. Tu widzimy, ląduje. Numer gołębia znasz już? Chodź. No widzimy, przyleciał. Z kierunku, nie? Tak, siada. Widzimy, zobaczmy. Tak powinno wyglądać wspólne kibicowanie. Tam siedzą członkowie rodziny, koledzy, znajomi, którzy tutaj przyszli patrzeć. O, Michał to z Niemiec przyjeżdża. Który? 781. Liczy... Co to znaczy? Bo jak się cieszycie? Co to jest za gołąb? Mów. Nasza najlepsza samiczka, która ma do tej pory koeficjent 6,40. I przyszła. Oj. Chodź. Gdzie on jest? O, tu. O, dwa są już. O, widzimy. Widzimy, Michał z kijkiem zagania. Widzę, lądu, z góry tam zlatują, tak. O, tu, już jest. Wszystko z kierunku, jakie to, też się spodziewaliście ich? Tak, nawet do tej pory same eski jemy. To co jest? No, to widzimy, fajnie. Płowy taki, tak? Tak, to jest brat tej pierwszej. Brat pierwszej.
kompletowy. O, zmęczony. Widzimy zagoniony, jak kury praktycznie. Nie? Manfred, zadowolony? Ten drugi to widziałem, tak rękę wyciągnąłeś, że bardzo zadowolony. To powiedz coś więcej o tym gołębi, po czym to jest? Z Besta? Ze starego Hirna, trochę Flomansa tam jest. Orswelskie. Ona ma dwa pierwsze już w tym roku, czwarty, szósty. Dwa pierwsze konkursy? Ale u was na gołębniku, czy w ogóle w oddziale? Dwa pierwsze na oddział. Czwarty, szósty. Te dwa pierwsze ma dwa tygodnie z rzędu. I tutaj też pokazała swoją klasę. O. Czekamy, czekamy. Tutaj widzimy, tutaj co chwilę jakieś ptaki przelatują. Gołębie, nie gołębie, ptaszki różne. O, tutaj widzimy stado gołębi, ale to są z innych lotów chyba. Czy u kogoś ktoś trenuje, co? Co? My podobno jesteśmy na przelocie. Na przelocie. No to widzimy. No to dzięki temu mamy więcej emocji. Następny ptak. O, to będzie chyba szósty, tak? Nie, piąty. Nie, to nie ma. A to nie wasz. O. Zobaczmy, naprawdę tutaj co chwilę coś przylatuje. O. Kolejne ptaki tu są, tak jak mówi Manfred, na przelocie. Nie wiadomo, co to za ptaki, ale to dzięki temu jest ciekawie. No i zrobiło się ciekawie. Tych gołębi przychodzi coraz więcej. Już siedzi kolejny tutaj na klapach. Samiczka! O, i tutaj jeszcze jeden. O, zobaczmy, jak dolatuje fajnie. O, tu, tak, tak, o. Zobaczmy, te gołębie praktycznie w ogóle nie przesiadują na dachach, tylko od razu wchodzą. O, Michał jeszcze zagna tym kijkiem. Tak? Co? To karton przyleciał. O. Zobaczmy teraz, ja tylko wejdę na chwilę, zobaczę, czy to jest, czy ten karton ma karton. Zobaczmy przy okazji, popatrzymy sobie. No i jest karton tutaj. A tam karton tego, jak się nazywa, zdechlak, tak? Tak. Podejdź tam kawałek dalej. Popatrzmy. Spokojnie. Uwaga. Będzie... Nie będziemy wychodzić, bo chyba nadleciał gołąb, tak? Tu jest ta osiczka, tam jest ta, co pierwsza przyleciała. Która to jest ta, co pierwsza? O, ta. Ta tutaj niebieska? Tak. Ta? Ten głowy też. A tu jest ten, co tak się cieszyłeś. 781. Nie będziemy wychodzić na razie, bo tam chyba jest gołąb, tak? Nie będziemy. Patrzymy sobie. Nie, to nie ma, to czyli fałszywy alarm, tu wyjdziemy sobie, popatrzymy, nie będziemy ich płoszyć. O, zobaczmy, kolega specjalnie z Niemiec przyjeżdża oglądać przyloty gołębi. O, chwilowo pusto, ale na pewno za chwilkę będą następne. Tutaj troszeczkę przegapiłem, bo chyba dwa gołębie weszły, o, ale tutaj dziewiąty już będzie. O. Zobaczmy, jak te gołębie jest, co ciekawe. One w ogóle nie przesiadują na żadnych daszkach, nic. One od razu siadają tutaj na klapy i wchodzą. W cieniu stanę sobie może, żeby lepiej widzieć. Teraz co za wszedł gołąb, bo cię też ucieszyłeś. E! Michał, jaki to wszedł teraz? Ja to nie wiem, ale wcześniej dobra samiczka, która tam do P będzie miała. Dobry wynik. 9 gołębi już jest razem. Widzimy prawdziwe kibicowanie. Tutaj proszę, niech nikogo nie zmyli. Tutaj Manfred leży, bo chce leżeć. No nie jest takie, że musi leżeć. Musi. O. O, witam, cześć. Widzimy kibiców. Coraz więcej jest tutaj w międzyczasie. Zobaczmy, dołączyli do nas nowi tutaj. Dzieci, rodzina cała. O, i to chodzi właśnie. Wspólne kibicowanie tutaj łączy. O. Tutaj w Opolu, w Śląsko-Opolskim. Tradycje sportu gołębiarskiego są bardzo duże. O, masz następnego. To nie wasz, nie, nie, przelatuje. Nie. On zawróci. Nie, poleciał. Także
My tu sobie będziemy siedzieć w cieniu i patrzeć na kolejne nadlatujące ptaki. Przychodzą i najmłodszy kibic. Kibic? Jak się kibic nazywa? Kibicka, no. Jak? Florentyna. No to może będzie kiedyś hodowczynią. Już jest hodowczynią. No to tak, ja rozumiem, że dziadek by chciał, żeby była hodowczynią, to każdy chce, no ale z tym zawsze mamy problem, bo niestety tak nie jest, że dzieci podzielają nasze pasje i zainteresowania. To jest problem wszystkich hodowców, że o tam... To jest ta, jeszcze nie weszła? A wyskoczyła, aha. A słyszymy, odbite tam było. O. Zobaczmy, Michał ją zagoni zaraz. O, już jest w środku. Tak, tak. Ile jest, masz 10-11 gołębi? Ile jest? 10. Słyszymy język śląski tutaj, wiele prizów, to ile konkursów, to ta mieszanina tutaj w takich miejscach, właśnie tutaj na Śląsku, tutaj też kolegę Manfreda Bula widzimy tutaj, co teraz będzie, no nie, to już głupie pytanie, co będzie robił, będzie palił papierosy, no. Powiedział 3 minuty temu, że nie będzie palił. Nie, on jeszcze powiedział coś innego kiedyś, powiedział, że jak KS Twardawa awansuje do wyższej grupy, to przestanie palić i widzimy, nie dotrzymał słowa. Tutaj mamy o połowego gołębia, który nadleciał. Zobaczmy, te gołębie w ogóle nawet nie siadają na tych wolierach z przodu, tylko od razu na klapach niejako. O. Jak to powiedział kolega Rysiek, faler, czyli gołąb płowy w tutejszym języku. O. Według jego teorii to są na ciężkie loty płowy. Falery, tak? No, my sobie tak żartujemy, ale to jest cały ten urok właśnie. No, ale zobaczmy, ile tu ludzi kibicuje tam, zobaczmy. Widzieliśmy przed chwilą najmłodszego kibica, kibickę Florentynę. Tutaj zobaczmy, tam są też hodowcy, którzy przyszli kibicować z dziećmi. O. Jest. A w międzyczasie doleciał kolejny ptak. O, tutaj go widzimy. Hop, 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 hop. I też jest. To 12, 13, ile jest? I tam do kartonu, tak? Do kartona przyjdzie. No. Falera kolejnego mamy. O, zobaczmy, Michał od razu podbiega. Zobaczmy, kijkiem go zagoni. O. I tam chyba jeszcze jeden. Nie, zobaczymy. To też myślisz wasz? Nie, to nie. Patrzymy sobie, te gołębie pomalutko przychodzą. O, jest następny. Nie, cukróweczka to jest. Kurczę. O, popatrzmy. Przyleciał następny ptak. To będzie chyba 14 już, czy 15. No tu gdzieś za budą. No, my tu się schowaliśmy w cieniu. O, jest, jest, jest. O. Tu, tak. Teraz się tutaj pojawi. No. Tam inne ptaki też latające są, widzimy. O, tutaj znowu, tu jest naprawdę bardzo dużo. Proszę. Chyba hien. Tutaj już rozpoznają go. O. Schował się. Gdzie on jest? Z tyłu lata? Lot był ciężki. Widać, jaka prędkość mniej więcej była ich? 1100 chyba. Tutaj macie system Tauris oczywiście, nie? To jest bardzo popularny. W Krapkowicach mamy przedstawiciela tego systemu. Schneidera Waldka, nie? O. Także siłą rzeczy tutaj w tych okolicach będzie bardzo popularny, co jest zrozumiałe. O. I mamy ptaka też tutaj. To jest ten sam czy inny? W międzyczasie widzę drugi. Drugi doleciał. No właśnie mi się tak zdaje.
O, jest, o. Zobaczmy, pięknie wylądował. O, jest, są. Są dwa już ptaki. I trzeci nadleciał. Michał podchodzi, kijek, tak. O. Myślę, ta metoda sprawdza. Zobaczmy. Manfred powiedział, że ten gołąb, który teraz przyleciał, to jest gołąb numer 28. 728. Zobaczymy, czy miał rację. To jest ten na pewno? 728? O. Zobaczmy, cały czas kibice są. Tutaj Manfred, tutaj jeszcze kolega Kamil. Bagietka też oczywiście musi siedzieć z nami. O. I jakby je mógł zabrać. No właśnie, bez celebrytki naszej tutaj. Nie mogłoby jej zabraknąć. My sobie tutaj patrzymy na te przylatujące ptaki. My tutaj przylatują kolejne, ale tu teraz jeden siadł. Czerwony to nie nasz, tutaj jak tu Manfred mówi, dobra. A Michał go zaraz zagoni, tego, który jest. Panie Ślesio, to za zapach. Czerwony. Nie, czerwony to nie nasz, tutaj jak Manfred. Siedzi tam na tym. Na prawie. No to cały czas zobaczmy, przylatują ptaki innych hodowców, którzy tutaj są. Te ptaki to są od takich hodowców, którzy tutaj lotują w oddziale, czy jakieś wypuszczone po prostu? Nie. Z innych oddziałów, cały czas. Ale nisko zobaczmy, jak lecą te gołębie, nie? Cały czas je Manfred widzimy, nie? No. No. Widzimy, w pełni relaksująca pozycja u kolegi Manfreda. No, tak jak sportowcy. O, i mamy płowego. Faler, Rysiek Faler, nie? Czwarty faler, tak? No. Ten już wszedł. Ile jest razem? 19 gołębi. 19. A godzinę, którą mamy? Za 3 minuty 11. 11, czyli jest 40 minut około schodzą. Bardzo ciężko. Ciężko, ciężko, no ale to widzimy. No taka temperatura. Wczoraj o godzinie 18.30, kiedy z Torunia wyjeżdżaliśmy, to było 32 stopnie. Dzisiaj teraz już mamy też podejrzewam 30 kilka. Jest naprawdę ciężko. Mamy tutaj dwa kolejne ptaki lądujące. Kamil nogę, dobra. O, ten, o. Widzimy kijem, zaganianie się sprawdza. No już weszły. Czyli 23 gołębie są razem. Wszystkie nadlatują z odpowiedniego kierunku, czyli widzimy cały czas pod wiatr miały chyba trochę i no to słońce. Dosyć trochę. Dosyć trochę. O. To wasz. Nie, czerwony nie da. Nie, to widzimy, przyleciały dwa gołębie. Manfred mówi, że ten czerwony to nie jest ich. Ten nakrapiany niebieski jest ich, już wszedł, a tamten sobie siedzi. Tutaj takie wiaderko z wodą jest, może on tej wody chce się napić. Zobaczymy tam Rysiek. Ostatnio to tu do pojników z nogą. Tutaj do pojników, tu właśnie gdzie siedzimy teraz, bo tutaj w cieniu jest troszeczkę, to tak sielankowo trochę. No. Zobaczymy, ale tam nadlatuje gołąb, to chyba wasz, co? Czy nie? Nie, 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 nie. To jest jakiś inny. Ale tu są dwa. Ale są inne właśnie. To wasze te dwa? Chyba jo. Zobaczmy, Rysiek wabi go, żeby się napił. Nie wiem, może chce tipesa zciąć, co? Czy nie? I na targowisko pójdzie. Nie, żartujemy. O, a są dwa. Czy trzy nawet już. No, tutaj pokrążą chwilę. O, jest, jest, jest. Siada. Hop, 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 hop. Jeszcze jeden przyleciał. Jeszcze jeden, o ten. Zaraz zadzwonimy. Ten czerwony to nie jest wasz? Nie. Może się nie chcecie do niego przyznać po prostu. Mamy płowy, czerwonych nie mamy. Czerwonych nie macie. To był czerwony nakrapiany taki. No.
czyli sobie tam widzimy lata. Rysiek go na wodę, jest, czyli tipesa nie będzie miał, nie? Rysiu nie jest hodowcą. Nie jest hodowcą, no nie tym razem. My nie ściągamy, my dzwonimy. Dzwonicie właśnie tutaj. Nawet kolega z oddziału, nie wiem, 2 tygodnie temu chyba, przyjechał sobie po samicę, która miała w ubiegłym tygodniu, w ubiegłym roku 11 konkursów. Ale widzę, że co... Cześć, popatrz mi, jak on wejdzie. Przerwamy do wody. Co niedziela teraz konkurs zrobię, także muszę do niego zadzwonić, że tak, za każdy... Do zobaczenia. Za każdy konkurs. Jeden kibic nam widzimy odchodzi. Kolega Rysza to zawodowy piłkarz. Z klubu KS Twardawa. Obecnie, ale wcześniej. Dwukrotny mistrz Polski z Lechem Poznań. O, czyli tutaj widzimy prawdziwi sportowcy przychodzą kibicować. A ta samiczka okolicy. Ale zobacz, prawdziwy sportowiec, ale tego tipesa chciał jednak pozyskać. Muszę do kolegi zadzwonić, że teraz za każdy konkurs, który ona zrobi, to liter to mało. Czy się o wodzie mówimy? Ognistej. Tak, dobrze. No i właśnie, tak. Pozdrawiamy w ogóle. Tak, wszystkich. Romana. Kolega Romana? Może obejrzy filmik, to zatrybi, o co chodzi. Tak. O, my sobie tutaj widzimy tak w takiej sielankowej atmosferze, gdzieś sobotnie popołudnie spędzamy. Przedpołudnie, przepraszam. Po południu to będziemy kibicować Polsce, kiedy będzie ze Szwajcarią grała. Tutaj kolega Manfred Bula, podejrzewam, też będzie kibicował. Ostatnio tutaj, kiedy byliśmy film kręcić, Polska grała wtedy z Niemcami. Tutaj na Śląsku Opolskim to taki mecz problematyczny. Ja zawsze znam, kto komu kibicuje, ale powiedzmy już przeszli. Remis to taki dość dyplomatyczny też wynik, a dzisiaj to jak stawiasz, kto wygra? Nasi. I teraz kto? Szwajcaria czy Polacy? Nasi to Polacy. Polacy, no właśnie. To trzeba dokładnie się zapytać. O. Słyszymy, kogut pieje. Gołębi nie ma chwilowo. 20 kilka jest już odbitych. 71 było wypuszczonych. Pomału będziemy naszą relację kończyć. Chcemy jeszcze odwiedzić, tak jak powiedziałem, kolegów tutaj z innych oddziałów na Śląsku Opolskim. U nich wprawdzie na locie już nie zdążymy być, ale porozmawiamy, jak im ten sezon lotowy przebiega. Widzimy ten czerwony gąb, tak już mówi Manfred nasz, czyli rozumiem, że tak będzie łapany za chwilę, tak? Na co? No zobaczymy, ale nic. Nasz czerwony wrócił. Niebieski przyleciał, a czerwony towarzyszy mu cały czas. To znaczy, że ten gołębnik jest... Pozytywny, tak. Przyjazny dla gołębi. Się zastanawia ten niebieski, ale już wszedł, o, widzimy. Odbity był wcześniej już. Czerwony siedzi, ale pić mu się chce bardzo, widać, nie? Tak, zia. Jak przyleci następny gołąb, to... To będziesz miał kolejnego, zasilisz gołębnik swój, tak? Będzie relacja na żywo. Jeżeli będzie miał, bo chyba ma tam obrączkę, co? A, no. Będzie telefon do przyjaciela. Zobaczymy wtedy, no, do kolegi hodowcy. O. Kiedyś tak jak byłem na locie, to hodowca się nie zachował jak należy, tak według mnie, bo jak powiedzieliśmy z kolegą, że mamy tego gołębia jego, to powiedział, że mamy mu łeb urwać, nie? Po prostu tego nie rozumiem, bo po co wtedy robić numery telefonu, po co informować o tym, że gołąb jest. O. No, zobaczymy. 20 kilka sztuk już jest. No. Bagietka śpi, Manfred leży, Michał stoi tu nad nami, siedzimy w cieniu od zawsze i cały czas przelatują te gołębie, widzimy. Tu jest tak na Śląsku, w tym miejscu, tak jak powiedział Manfred, tu jest przelotowe tak zwane miejsce i cały czas, jak nie swoje, to cudze można oglądać. Ptaki, cokolwiek to by znaczyło. O. Doleciał kolejny gołąb, a ten czerwony ciągle tutaj chodzi. Widać mu się pić, chce tutaj na pewno tą wodę, którą tu tego, o, jeszcze następny jest. Ten jeden wszedł, ten widać cały czas chce tutaj gdzieś się napić. Tu wodę ma przygotowaną, ale na razie jeszcze jej nie korzystał z niej. A tu jest jeszcze chodź. Inny ptak z tego lotu. Jak tylko będziemy wiedzieli, do kogo należy, zadzwonimy. Może się tak zdarzyć, odwiedzimy Manfred. Tam. Ile tam jest gołębi Manfred wszystkich? Ile? 30. Manfred, a tu ten gołąb, który sobie tutaj upodobał tą posesję, chodzi sobie, przeskakuje z daszku na daszek, ma wprawdzie wiaderko z wodą, ale
No nie chce się na razie napić, ale tutaj mamy następnego. O, cały czas coś przelatuje, a to już nie ptak, to nie gołąb, to inny ptak. No. Tak jak widzieliśmy na te gołębie, w gołębniku, w pojnikach była ta woda, ta herbata, tak? Czeka? Tak. W pojnikach, a jaką karmę macie? Karmę ile tam, jaką, z czym, sucha taka, czy domieszkowana z czymś, czy nie? Jeszcze nie zrobiona. Jak karmi kolega Manfred, to widzieliśmy ostatnio. A może wstanę, bo mi się tu źle siedzi. O. Popatrzmy. O, tutaj wiadereczko z karmą. To jest ta karma będzie dawana im? Tak. Jaka ilość? Do oporu. Do oporu teraz mają. Chodź tutaj. Pomału będziemy kończyć naszą relację tutaj z pobytu u kolegi Manfreda Buli i Michała Latacza, u kolegów. Widzimy niebieski gołąb, kolejny z tej hodowli przeciął. I ten czerwony, który tutaj towarzyszy nam od pewnego czasu. Widzimy, tam na wlocie jest. Czai się, może wejdzie. Zobaczymy, to jeszcze może uda się zobaczyć, do kogo on należy. Zadzwonimy do hodowcy. Ale my pomału chcemy to już kończyć naszą wizytę. Widzimy, jest ponad 30 gołębi już tutaj u nich. Pomalutku. Popatrz już. Jakbyś kijem poszedł go wgonić, to by wszedł. Pewnie ja. No. Ale on pewnie wejdzie zaraz, jest bardzo zmęczony. Widzę, to jest chyba roczny gołąb, co? Tak. Roczny gołąb z tipesem. Upodobał sobie tutaj to miejsce. Ciekawi nas tylko, zastanawialiśmy się, czy ktoś, któryś z hodowców rozpozna tego ptaka. No nic. Także my pomału będziemy kończyć naszą relację. Widzieliśmy, jak wygląda kibicowanie tutaj na Śląsko-Polskim w miejscowości Dobieszowice. Oddział 0259 Moszna. Kibiców już teraz mamy mało, bo został tylko tutaj jeden, tutaj Manfred, Michał, nas nie liczę, ale na przylocie, przy tych pierwszych gołębiach widzieliśmy, było ich bardzo dużo. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobrodziej. A gołębia, kiedy wejdzie, numer podamy, do hodowcy na pewno zadzwonimy.